Święto Narodowe 3 maja w Kraśniku było w tym roku inne niż zwykle. Ze względu na epidemię i związane z nią ograniczenia miasto musiało zrezygnować z uroczystości na rynku Starego Miasta. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w tym roku zabrakło kraśniczan. Nie było wojska. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej nie odegrała hymnu narodowego. Nie było delegacji z wiązankami kwiatów. Zabrakło dzieci z przedszkoli, które rokrocznie, składając kwiaty przed pomnikiem, wzbudzały sympatię i gromkie brawa zebranych. W minionych latach wiązanki kwiatów składane były przed różnymi miejscami upamiętniającymi wydarzenia z historii. Przed pomnikami i tablicami, które przypominały nam nazwiska osób, które zginęły w walce o wolność naszej ojczyzny. Co roku hucznie świętowaliśmy piękną rocznicę na ulicach naszego miasta. Barwne defilady z wojskiem, sztandarami, orkiestrą dętą i mieszkańcami szły ulicą Kościuszki i na rynku Starego Miasta. Było barwnie, uroczyście i patriotycznie. Niestety obecna sytuacja związana z koronawirusem wymusiła dostosowanie się do obecnych warunków. Ale władze miasta nie zapominają o ważnych rocznicach i mimo obostrzeń uroczystości odbyły się, skromnie, ale jednak. O godzinie 10:30 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona msza w intencji ojczyzny, która była transmitowana na żywo na kanale Lubelska TV, dawniej Telewizja Kraśnik, oraz na Facebooku Miasta Kraśnik. Rokrocznie w kościele we mszy uczestniczyły delegacje z pocztami sztandarowymi miasta, szkół, organizacji. W tym roku jedynym sztandarem w kościele był sztandar miasta Kraśnik. Samotny, bez asysty. W kościele nie było też wojska i wielu gości. Msza była skromna, bez oprawy, orkiestry dętej, bez asysty i z małą grupą wiernych. Po nabożeństwie w kościele w imieniu mieszkańców burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk złożył symboliczne kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Starego Miasta. Wiązanki złożyli również przedstawiciele parlamentu, lokalnych samorządów, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Mimo wielu obostrzeń i ograniczeń, tradycji stało się zadość. Pamięć o wydarzeniach sprzed lat nie zaginie. Za rok uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja będą zorganizowane, już miejmy nadzieję, tak jak w latach poprzednich. Uroczyście z udziałem orkiestry, wojska, delegacji, mieszkańców.